Dla magazynu Kawa z pokazu Macieja Zienia Joanna Chorydyńska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani Joanno, pokazy Macieja Zienia to zdaje się jedne z największych imprez w Warszawie. To prawda, skupia się tutaj ogromna ilość ludzi, wszyscy chcą zobaczyć nowe kolekcje. Chcą też zobaczyć chyba ten spektakl, bo oprócz tego, że prezentowana jest tu kolekcja, to jeszcze oprawa jest niewiarygodna. Zresztą Maciej Zień zawsze przywiązywał do tego ogromną wagę. Chyba był takim prekursorem tej oprawy właśnie pokazów i za każdym razem, jak inni projektanci przychodzili na te pokazy, to on stawiał poprzeczkę wyżej, w związku z tym no inni przychodzili, mówili, no co ja zrobię na swoim pokazie, no ja muszę zrobić lepiej, więc to dobrze, że jest ktoś taki. To czym dzisiaj Maciej Zień zaszokował panią, specjalistkę od wizerunku? Może nie zaszokował, ale mile zaskoczył. Na pewno wzorami, które gdzieś ujawniły się na płaszczyźnie materiałów kolekcji, ponieważ to jest dosyć takie nowe, jeśli chodzi o Macieja Zienia. On zazwyczaj wykorzystuje jakieś przestrzenie kolorystyczne, łączy te kolory, a tutaj pojawił się wzór delikatnie. Mam wrażenie, że to jest taka zapowiedź jakichś zmian, ale na formach, które już u Macieja znamy. Pojawiły się też wzbogacenia właśnie tego wzoru, jakieś elementy skórzane, nie wiem, skórzany kołnierzyk przy sukience. I pojawiły się teraz też nowe kolory, na przykład butelkowa zieleń, która mnie urzekła. Niewiele jej było w tej kolekcji, ale no było aż tyle, że mogłam być zafascynowana tym. Pokazał też taką kolekcję, która jest bardziej do noszenia, czyli pogrupował to wszystko. Możemy coś nosić zwyczajnie dziennie, możemy coś nosić wieczorowo, możemy coś nosić, nie wiem, plażowo, ale bardziej awangardowo, więc... Ja tutaj widzę kilka historii jednak Maciejowych. Ja dostrzegłem tutaj nawiązania do XVIII-wiecznego Wiednia, do Marii Teresy Habsburg. Pani też to widziała? Szczególnie w tych czarnych strojach. Tak, znaczy no, pewnie było trochę jakiegoś takiego w ogóle gotyku, czegoś misternego, czegoś takiego mrocznego, ale jednak oprawionego kobiecością, taką, którą znamy u Macieja, więc nawet jeśli mówimy o nowych rzeczach, to jednak wszystko to jest Maćka. To jest niezwykła umiejętność tworzenia kolekcji konsekwentnie. Nie wszyscy to potrafią. Pani jako specjalistka od wizerunku, a przychodząc na taką imprezę, też pewnie chce się wyróżnić strojem. Czy to jest zawsze trudny wybór, czy zazwyczaj trudny wybór, czy w ogóle nie jest to trudny wybór? Wie pan co, ja nie myślę o tym w kategoriach wyróżnienia się strojem. Ja raczej... Znaczy mówię o tym, bo pani też w swoim programie ocenia inne osoby, prawda? Ja muszę uważać na pewno. Muszę uważać pod takim względem, że mogą źle o mnie napisać, no ale jakby przyjęłam to wszystko na klatę i jakby zdaję sobie z tego sprawę całkowicie. Staram się być sobą, czyli staram się nikogo nie udawać. Jeśli w duszy mi grają takie rzeczy, to je zakładam. Jeśli jestem zmęczona jakimiś kolorami, nawet są w trendzie, to ja siebie do tego nie zmuszam. Staram się wyprzedzać właściwie dla siebie, no, nikogo nie naśladując. A jest jakiś stres w związku z tym, że skoro pani ocenia, to jeżeli źle o pani napiszą, to będzie coś nie halo? Wie pan co? Nie, ja mam kompletnie do tego dystans. Bardzo często piszą o mnie źle i żyję dalej, mam się świetnie. I no tak to jest, no. Ktoś może nie zrozumieć, ktoś może powiedzieć, że mu nie pasuje, ktoś może powiedzieć jeszcze coś innego, ale to jest tylko ubranie, to jest tylko powierzchnia. Bardzo dziękujemy, życzę miłego wieczoru, do zobaczenia. Dziękuję.